Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane Pedro Regis, 25 czerwca 2024 roku. Kochane dzieci, powróćcie do tego, który jest waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie bądźcie niewolnikami demona. Jesteście wolni, by należeć do Pana. Swoim przykładem i słowami świadczcie wobec wszystkich, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Ufajcie Jezusowi. Ludzkość zmierza ku przepaści samozagłady, gdyż ludzie oderwali się od Stwórcy. Możni tego świata się zjednoczą i będą działać przeciwko ludowi Bożemu. Nie zniechęcajcie się, szukajcie sił w modlitwie i Eucharystii. Ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, zwyciężą. Ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Cokolwiek nastąpi, nie odrywajcie się od Kościoła mojego Jezusa. Po całym ucisku zwycięstwo przyjdzie dla Kościoła katolickiego, jedynego Kościoła mego Syna Jezusa. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.